Cześć, tu Kamil. Pokażę Wam dzisiaj bardzo fajny pomysł na spędzenie dnia pustej klasy. Zastanawiacie się pewnie, co robię tutaj z lampą Aladyna. Otóż taka lampa Aladyna to nic innego jak lampa olejna. Lampa, która może nam rozświetlić mrok w nocy. Aby mogła to zrobić, potrzebujemy jakiegoś knotu, który umieszczamy w środku. Nalewamy oliwy albo po prostu oleju jadalnego, takiego do smażenia, podpalamy i lampa jest gotowa. Mówię dzisiaj o niej dlatego, ponieważ będąc w naturze, także możemy zrobić sobie własną taką lampę, a właściwie własny leśny kaganek. Z czego zatem możemy wykonać taki leśny kaganek? Na początek, tak jak mówiłem, potrzebujemy naczynia. Jeżeli nie mamy akurat takiego, możemy użyć na przykład muszli ślimaczej. Tutaj muszla ślimaka zatoczka. Jak widać, jest otwór, do którego możemy nalać oleju, który będzie naszym paliwem. Świetnie nada się inna muszla, w tym przypadku błotniarki. Ale także łupina orzecha włoskiego. Możemy takie znaleźć często połówki naturalnie rozłupane na przykład przez ptaki albo przez wiewiórki. Ptaki, jak sikorka bogatka, czasem wydziobują orzechy ze środka. Taka pozostałość także świetnie się nada do naszego kaganka. Jeżeli nie znajdziemy akurat tych rzeczy, mogą nam się przydać także puste w środku łodygi różnych roślin. Ja na przykład mam tutaj taki pojemnik zrobiony z łodygi rdestowca, który mógłby być także naczyniem na kaganek, w którym mam trzy takie knoty. Z czego są wykonane knoty? Właśnie z tego grzyba. Jeżeli byliście w lesie, w parku, a podejrzewam, że każdy z Was był chociaż raz, to na pewno na pniach drzew widzieliście takie owocniki hubiaków. Nazywamy je potocznie hubami. Po rozkrojeniu takiej huby w środku ujrzymy taki miąższ. Jeżeli pokroimy go w plastry, a później zrobimy z tego słupki, otrzymamy takie właśnie knoty, jak te, które Wam pokazałem. Mamy więc już wszystko, co jest potrzebne do wykonania naszego leśnego kaganka. Jak go więc zrobić? Bierzemy jedno z naczyń. Jest to bardzo proste. Po prostu umieszczamy w nim dobrany odpowiednio knocik. Tutaj będzie pasował ten długi. I teraz wystarczy zaleć to olejem. Ja ułatwiłem sobie zadanie, umieszczając olej, taki zwykły do smażenia, w buteleczce z pipetką. Odstawiamy to na bok, czekamy aż nasz knot nasiąknie, bo dopiero wtedy będziemy mogli go podpalić. Wykonamy sobie jeszcze jeden przykładowy kaganek, na przykład z muszli błotniarki. Tutaj będziemy potrzebować nieco innego knocika. Myślę, że ten będzie idealny. Weźmy sobie podstawkę, nalejmy oleju. I podobnie tutaj też musimy chwilę odczekać. Podstawka niestety jest słaba. Myślę, że taka szyszka powinna się nadać. Proszę bardzo. Czekamy do nasiąknięcia. Wydaje się, że knoty są już gotowe. Widzimy na przykład tutaj, że ten jest prawie cały nasiąknięty naszym olejem. Dlatego możemy przystąpić do zapalania. Jeszcze przez chwilę
osłaniamy ogień przed wiatrem, ale za moment, jak rozpali się lepiej, nie będzie to już zupełnie potrzebne. A nasz drugi kaganek zapalimy pierwszy. Znów musimy przez chwilę osłaniać płomień, ale jak widzicie, rośnie w siłę. Za chwilę będę mógł zabrać dłonie. Leśne kaganki gotowe. Jak widzicie, nasz leśny kaganek sprawuje się nie gorzej niż ten, o którym mówiłem na początku, ta nasza lampa Aladyna. A po zdmuchnięciu mamy dym o właściwościach odstraszających komary. Oczywiście, jakby miał być skuteczny, to potrzebowalibyśmy dużo więcej takich kaganków, a właściwie już w tym momencie kadzideł. Ale jest to dodatkowa ciekawostka. Dziękuję.